zaznaczył się, żeby być artystą skromnym, mało mówiącym, ale rzeczywiście delikatnym, wrażliwym na to, co się dzieje. Nie każdy postrzega piękno w sposób taki, żeby wszystkie obrazy były piękne, podobały się, żeby je powiesić bezpośrednio u siebie w mieszkaniu. Ten wybór dokonaliśmy pod względem jego, jak gdyby, marzenia, jego problemów, jego rozmowy. To nie są obrazy, które powinniśmy wiedzieć, co on czuje, ale on jak gdyby w tych obrazach pyta nas, jaki jest nasz stosunek. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w imieniu mojego karty. Bardzo dziękuję za tragiczne przybycie, że zechcieliście Państwo odwiedzić naszą wystawę. Myślę, że tato byłby bardzo szczęśliwy, że taki projekt w ogóle powstał. I ja w ogóle jestem wzruszona, ponieważ wszystkie te kolory, które mnie tutaj otaczają, przypominają mi bardzo dzieciństwo, bo ja się kochowałam w tych brązach, czerwieniach, takich zgniłych zieleniach. Poza tym ten projekt z akordeonem, no jakby tato żył na pewno, by sam Państwo zagrał, bo uwielbiał grać na keyboardzie, na akordeonie. Dziękuję wszystkim kolegom, znajomym daty, że tak dużo plastyków przyjechało, rodzinie z Częstochowy, wszystkim sąsiadom, znajomym. I dziękuję bardzo, uważam, że wystawa jest otwarta i zapraszam wszystkich do zwiedzania. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Ja bardzo dziękuję, że Państwo dzięki temu, że Pani udostępniła swoje obrazy.